Witam moich i Państwa gości. Mam przyjemność dziś gościć pana Marka Krubiaka, prezesa oddziału Związku Polaków na Litwie miasta Wilna, działacza społecznego, dyrektora szkoły sztuk walk, wschodnich sztuk walk. Witam pana Waldemara Szelkowskiego, prezesa Wileńskiego Klubu Rekonstrukcji Historycznej Garnizon Nowa Wilejka, historyka, autora książki o Klubie Włóczęgów Wileńskich. Witam panów. Panowie dobrze pamiętają o przełom lat 90., mianowicie transformacja społeczna państwa litewskiego, z tym się wiążące ruchy narodowościowe, takie obudzenie się może społeczności polskiej na Litwie, powstają masowo organizacje polskie jak grzyby po deszczu. Chciałbym zapytać, jak wyglądają z panów perspektywy lata 90. w kontekście właśnie odrodzenia państwa litewskiego. Może pan prezes Marek Kubiak. No, znaczy 1985 rok, dobrze pamiętam, kiedy do władzy przychodzi w Związku Radzieckim pan Gorbaczow i rozpoczyna nową politykę społeczno-polityczną, tak zwaną perestrojkę, na fali której zaczęto mówić o problemach narodowościowych. No i w 1988 roku powstaje dosyć mocna fala ruchu narodowo-wyzwoleńczego, kiedy budzą się różnorodne narodowości zamieszkały w Związku Radzieckim, w tym oczywiście i aktywnie zaczęła działać mniejszość polska na Litwie. 1988 rok, jeszcze byłem uczniem klasy 11 czy 12, dokładnie nie pamiętam, to są obecnie klasy gimnazjalne i na pewno nie da się zapomnieć ten entuzjazm w charakterze i swoich rodziców, i jak sam pamiętam to, że można było mówić o sprawie polskiej głośno, można się było nie obawiać, można było podejmować różnorodne tematy. Piękny czas i chyba nie znam w ogóle ani jednej rodziny polskiej, czy w ogóle żadnego Polaka, który by byłby obojętny w tamtych czasach wobec powstania i aktywności takiej społeczno-obywatelskiej. Kiedy mówię tutaj, mam na myśli właśnie sprawy polskie. Właśnie w 1988 roku powstaje Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Polaków na Litwie, które w 89 przekształca się w Związek Polaków na Litwie. Jest to organizacja, która rzesza, i obecnie jest to jedna z największych organizacji społecznych, rzesza obecnie 10 tysięcy członków, wówczas to było trochę więcej. I jest to organizacja, która no, główną ideą, która jest zachowanie polskości, zachowanie tego dorobku, dziedzictwa polskiego, które nam pozostawili nasi rodzice, dziady, pradziady, którzy są tutaj od wieków na ziemi litewskiej. Panie Waldemarze, jak pan postrzega początek lat 90. To można śmiało mówić, że była pewna euforia. Tego nie było długie lata. Oczywiście, szkoły polskie działały, ale ciągle była jakaś cenzura, czegoś nie pozwalano, kontrola była o wiele większa, a tu koniec lat 80. ludzie się obudzili, chcieli czegoś więcej. Były wielkie nadzieje na taką większą zmianę, właśnie tą narodowościową również. I pamiętam, jak to kiedyś, będąc uczniem, pewnego ranka spóźniłem na lekcji, no i do sobie powoli widzę z okna czwartego piętra swojej szkoły w Nowowilejce, jak to biało-czerwone chorągiew zawieszone jest na wieży zakładu Spalis. Październik, tak w tłumaczeniu oznacza. No i wówczas wbiegłem do klasy, zwołałem, chłopcy, patrzcie, co tam jest. Wyskoczyliśmy, no jaka tam lekcja, bo coś innego widzieliśmy. Wisiała nie tak długo, ponieważ tam podobno jakąś premię dali, czy politra temu robotnikowi, który zdjął, gdyż nie każdy chciał, bo to ryzykowne było na wieżę wejść, ktoś może nie chciał z innych powodów.
no może wspólna wisiała, ale podobne akcje się zdarzały. Więc w takich dzielnicach jak Nowowilejka, gdzie akurat dużo Polaków zamieszkiwało, wówczas było więcej, procentowo około 35 bodajże procent więcej niż innych narodowości, no to więc no, czuliśmy tą zmianę, że o, będzie lepiej, czego się oczekiwaliśmy. No i niestety później, zwłaszcza 90 rok, no to trafiło się na działanie i komunistycznej partii, rozpadającej się, jeszcze istniejącej. Były też działania nacjonalistyczne strony Litwinów, często to prowokacje jakieś były, więc można było by się pogubić, kto tu prawdę mówi, a kto nie. I dzisiaj nam to lżej ocenić z perspektywy czasu, a kiedyś no, był swój tylko ten, który jest Polakiem, a inny to był taki znak zapytania, bo nie wiadomo, w którym kierunku by to poszło. Więc to najpierw euforia i duży znak zapytania, a co dalej, dokąd iść? Czytałem ostatnio artykuł w mediach litewskich, w których akurat było tak dosyć szeroko opisane wydarzenia lat 90. i zastanawiało mnie jedno, bo faktycznie autor tak analizował pod kątem właśnie tych zmian społecznych i dlaczego w pewnym momencie mniejszość polska, społeczność polska wykazała się taką wstrzemięźliwością, jeżeli chodzi o kwestię transformacji właśnie państwa litewskiego. I jednym z powodów, które podało, to właśnie to, co pan teraz przed chwilą wspomniał, mianowicie, że nacjonaliści litewscy po prostu nie do końca potrafili zaakceptować obecność mniejszości polskiej tutaj, traktowali to na zasadzie jako spolinizowanych z Litwinów bądź osoby pochodzenia białoruskiego i to jeszcze bardziej wzbudzało taką niechęć i brak zaufania. Ostatnio w mediach litewskich co rusz zjawiają się artykuły, które wytykają w pewnym sensie naszą postawę w latach 90., mianowicie dążenia autonomiczne. Co panowie o tym sądzicie? Panie Marku. Tak, no znaczy, no bardzo ciekawy temat i szczególnie obecnie dosyć aktualny, często poruszany na łamach prasy nie tylko polskiej w Polsce, ale również tutaj obecnie i w Litwie. Trudne czasy były, tak, zgadzam się z kolegą Waldemarem, że odradzało się społeczeństwo polskie, ale również odradzało się społeczeństwo litewskie. I kiedy było można zaczynać różnorodne tematy, a na przykład tematy związane z II wojną światową, konflikt na przykład armii krajowej i powiedzmy kolebrowanych jednostek wojskowych wojska litewskiego z Niemcami, kiedy było poruszane inne tematy, na przykład tematy Żeligowskiego. Oczywiście te kwestie sporne bardzo jaskrawie występowały na pierwszy plan i tego typu dysonanse, tego typu problemy przeszkadzali, być może i obecnie przeszkadzają nam dojść do tak naprawdę prawdziwego porozumienia pomiędzy Polakami i Litwinami. Ale chciałbym zwrócić uwagę, że być może to się dzieje nie tylko za sprawą jakichś naszych Polaków czy Litwinów, w nas w głębi mieszkających stereotypów czy przekonań, być może nie za sprawą tych właśnie przekonań te konflikty istnieją. Wydaje mi się, że czuje się w tym ręka naszego dużego sąsiada, bo tak naprawdę na tym konflikcie sąsiad na pewno zyskuje w swojej polityce imperialistycznej. Nie zgodzę się tutaj być może z kolegą z tym, że Polacy byli obojętni wobec odrodzenia Republiki Litewskiej. Mamy przecież swoich Polaków, sygnatariuszy aktu niepodległości Litwy, a oczywiście z drugiej strony powstrzymało się, ale powtarzam, nie przegłosowało przeciw niepodległej Litwie obecna grupa radnych Związku Radzieckiego wówczas, tak, znaczy TSR, to znaczy litewskiej, jak to Republiki Radzieckiej, tak, oni nie głosowali
przeciwko niepodległości. Oni powstrzymali się po prostu od głosów, ta grupa Polaków, którzy byli właśnie w Radzie, powstrzymali się z tych powodów, bo było bardzo dużo znaków zapytania. Rzeczywiście, jak ułożą się wspólne stosunki pomiędzy Polakami i Litwinami? Czy uda się nam wspólnie jak gdyby zredukować emocje, no czasami trzeba przyznać nacjonalistyczne? Było bardzo dużo znaków zapytań, bo przecież wszyscy czuliśmy, że Związek Radziecki się rozwala, imperium się rozwala i powstaje bardzo dużo pytań. Myślę, że sytuacja autonomii Polski tutaj na Litwie jest również wykorzystywana przez odpowiednie grupy polityczne, aby zarobić jakieś sobie plusy społeczno-polityczne. Myślę, że Polacy i Litwini naprawdę mają więcej wspólnego, i wspólne dziedzictwo, wspólne księstwo litewskie, Rzeczpospolite obojga narodów i naprawdę mają więcej do powiedzenia sobie dobrego niż złego. Panie Waldemarze, jak pan to widzi? Tak sądzę, że ta inicjatywa powołania autonomii polskiej na Litwie, ona nie była zła. Chodzi o to, że czy ją udało się zrealizować, to bardzo wątpliwe. Chociażby dlatego, gdyż stolica Litwy znajdowała się w centrum autonomii. Bo akurat w tych latach zdarzyło mi się w szpitalu leżeć i no, było tak, że było część Polaków, część Litwinów, Rosjan i oczywiście były dyskusje na tematy polityczne. No, niektórzy Polacy się śmieli do Litwinów, mówią, o za chwilę będzie autonomia i wy będziecie musieli mieć wizę, żeby przyjechać do swojego Wilna, do stolicy. No i takie żarty jeszcze były. Więc już tak geopolitycznie, no to mało szans, że to udało się by tą autonomię uzyskać. Ale jednak to była możliwość, żeby czegoś więcej wymagać ze strony ówczesnej tej już nowej władzy litewskiej. No powiedzmy, Polacy poczuli się gorzej, gdyż, bądźmy szczerzy, hasła nacjonalistyczne leciały. Nieraz były powielane może właśnie przez stronę partii komunistycznej, żeby ten konflikt zaognić, ale one były, i doskonale pamiętam, na barykadzie dookoła Sejmu Litewskiego w 90-tych latach długo bardzo był napis Stalin, Hitler, Żeligowski. Właśnie Żeligowskiego stawiali na jednym poziomie Stalinem i Hitlerem. Okupację stali polską, jak mówiono, porównywali do stalinowskich, hitlerowskich. Ten sposób jakby nas spychając, i to mogło być pewne zagrożenie. Więc może ta autonomia to był też odruch, żeby jakoś uchronić też swoje wartości. I no, nie udało się, bo tak sądzę. Ale gdyby to byłby dialog, gdyby strona litewska próbowała by omówić to, to uzyskalibyśmy chyba dużo więcej. Z tym, że strona litewska też bardzo wrogo przyjęła autonomię, przyjęła to, że to pierwszy krok, żeby oderwanie tej wschodniej części Litwy przełączyć komu? Do Białorusi czy jeszcze coś. Dlatego no, nie było tego dialogu, była bardzo taka sytuacja napięta wówczas. No i wyszło jeszcze gorzej. Zwłaszcza jak pan Marek zauważył, że na pewno były wpływy też i wschodniego sąsiada, bo im na rękę było, żeby ten konflikt był może podobny jak w Naddniestrzu, czy gdzieś na Kaukazie, w Osetii. Na pewno były wpływy. Na ile? No to my nie możemy nawet dzisiaj powiedzieć. Ponieważ uczestnicy tamtych wydarzeń jeszcze żyją i w archiwach na pewno będzie więcej dokumentacji i zanim oni żyją, to nie będzie ukazane i udostępnione do użytku publicznego. Więc jeszcze lat za 20 nie będziemy mogli mówić w 100% jak to było. No ale... Czy mogę wejść w słowo? Panie Waldemarze, to znaczy, że pamiętamy, jeżeli się nie mylę, to 88 czy 90 rok, przecież odbył się zjazd w Wejszyszkach delegatów polskich, i gdzie właśnie ta sprawa autonomii była poruszana i bodajże na tym zjeździe uczestniczyli wojskowi wysokiej rangi, którzy proponowali swoją pomoc dla polskiej mniejszości narodowej w sensie wojskowym, a że przeszkolą, a że pomogą odzyskać tą autonomię, jeżeli na wypadek, gdyby litewskie władze się nie zgodziły.
I proszę zwrócić uwagę, że nie doszło do tej ugody, że Polacy się nie zgodzili na takie układy. Polacy nie chcieli walczyć ze swoim sąsiadem. No trudno powiedzieć, zgadzam się z panem Waldemarem, na ile by, czy była to realna możliwość uzyskania tej autonomii. Myślę, że realna, ponieważ o wiele pamięć mnie nie myli, że przeszkodził tylko pucz w Moskwie, tak? A do tego wszystko było przyszykowane i właściwie nawet zgodnie z prawem, bo próby utworzenia autonomii Polski właściwie były zgodne z konstytucją nie tylko Związku Radzieckiego, ale również z konstytucją Litwy przedwojennej. Tak więc jak gdyby wszystko szło torem ku urzeczywistnienia się tej autonomii, jednakże pucz w Moskwie przeszkodził i być może historia się ułożyła tak, że no, poszło tam nam na dobro, ponieważ uniknęliśmy rzeczywiście takiego losu, który społecznego, który widzimy właśnie w Przedniewieszczu, znaczy Mołdowa, Kaukaz, widzimy i obecnie, czy Armenia, tak zwany Karabach, tak? To są dosyć takie tragiczne wydarzenia i być może dobrze, że tak się ułożyło, bo uniknęliśmy wojny. Panowie, faktycznie kilka faktów związanych właśnie z tym okresem. Mianowicie, pan, faktycznie bardzo słusznie państwo zauważyli, że przy głosowaniu właśnie posłowie nie oddali swoich głosów przeciwko. Faktycznie były głosy, czy posłowie się, Polacy wstrzymali się. Drugą istotną rzeczą jest to, że mamy dwóch sygnatariuszy aktu niepodległości, czyli dwóch sygnatariuszy Polaków, którzy podpisali ten akt, więc to nie było jednolite monolit, powiedzmy, tego stanowiska, że potrzebna autonomia, bądź niepotrzebna autonomia. Społeczeństwo polskie, podobnie jak i całe społeczeństwo litewskie, w tym czasie żyło w dużej rozterce, bo tak naprawdę przed nami była wielka, wielka niewiadoma. Faktem chciałbym powiedzieć gwoli ścisłości jeszcze jedną rzecz, że państwo litewskie, faktycznie ówcześnie rządzący, rozumieli, że muszą, powiedzmy, coś robić z mniejszościami narodowymi. To nie tylko mówię o mniejszości polskiej na Litwie, ale mówię w szerokim kontekście. Właściwie z tego tytułu w tym okresie powstał Departament Mniejszości Narodowych, Rada Mniejszości Narodowych, która swoim przykładem i swoim stanowiskiem popierała właśnie dążenie wolnościowe właśnie Litwy. A z drugiej strony jeszcze warto pamiętać, że w ciągu dosłownie kilku dni była przyjęta ustawa o mniejszościach narodowych, która teraz niestety w czasach spokoju i pewnej stabilizacji nie możemy przyjąć przez 10 lat. Więc tak naprawdę rządzący rozumieli, że muszą się dogadać z mniejszościami narodowymi i taka była pozycja państwa. Z drugiej strony cieszy fakt, że po już faktycznie 30 latach możemy wracać właśnie do tematów trudnych. Mianowicie kolega tu wspomniał o Żeligowskim, który był porównany do zbrodniarzy takich jak Hitler i Stalin. Jeszcze może nie dorośliśmy do tego etapu, żeby mówić o Żeligowskim, żeby była otwarta dyskusja, która nie wywołałaby większych emocji, ale już dojrzeliśmy do tego etapu, że mówimy o Piłsudskim, mówimy o, jest całą konferencję temu poświęcona, składamy wspólnie razem, premierowie składali wspólnie razem, delegacje premierów składały kwiaty na Rosie, na grobie marszałka Piłsudskiego, więc czasy się zmieniają i ja liczę na to, że będzie dalej bardziej różowo i optymistycznie. Wracając do lat 90. Chciałbym tak jeszcze poruszyć temat organizacji społecznych, mianowicie tak, żebyście trochę tak przypomnieli sobie, jakie to organizacje były, jakie są były trendy, no i faktycznie też chciałbym przy okazji poruszyć może najważniejszy temat dla nas, mianowicie Klubu Uczniów Wileńskich, który też razem na tej fali powstał, miał swoje cele, zadania, więc panie Waldemarze, jak się tak zaczęło, że Klub Uczęgu Wileński powstał i po taką krótką charakterystykę może w ogóle tego ruchu społecznego, powstawania organizacji i od czego to się zaczęło?
Jeżeli chodzi o klub Łuczęgów Wileńskich, no to w tym roku mamy 30-lecie tej organizacji. I to jedna z pierwszych polskich organizacji, które rozpoczęły działać i działa do dzisiaj. Sama nazwa nawiązuje do Akademickiego Klubu Łuczęgów Wileńskich Kresu Międzywojennego, organizacji, która powstała na Uniwersytecie Wileńskim, była bardzo znaną, jaskrawą organizacją, była apolityczną, co jeszcze warto powiedzieć. I z tej organizacji wyszło szereg znanych osób, takich jak na przykład Czesław Miłosz Noblista, jak Wacław Kurabiewicz, podróżnik i pisarz, albo Paweł Jasienica, Leon Lech Bender, prawdziwe imię, nazwisko, znany eseista, historyk. Możemy wymienić jeszcze Tadeusza Ginko, profesora na Uniwersytecie, no cały, wiecie, wrocławskim później. A więc cały szereg różnych osób, którzy ciągle o tym klubie też przypominali i ta idea gdzieś tam fruwała. Potem u nas była taką tolerancyjną, no i jednak o zachowaniu patriotycznym polskim, co ciekawe, skoro z Łuczęgów studentów wyszła potem inna organizacja, klub Łuczęgów seniorów, to u nich była idea krajowości. To znaczy, że krajowcami byli i oni mieli ogromną też szacunek, tolerancję do innych narodowości, co w okresie międzywojennym w państwie polskim, no nie zawsze istniało jednak. No i 90 rok, nawet jeszcze wcześniej, była grupka polskich młodzieży, którzy chcieli jakoś coś podobnego odrodzić i w ogóle rozruszać młodzież. I z nich najbardziej znany to chyba jest Michał Kliczkowski. No i on poszukiwał też możliwości, jakby to skupić młodzież, żeby te sprawy polskie poruszyć, zaktywizować młodzież polską w Wilnie. I kilka zebrań było, ale jakoś się rozchodziło to po kościach, ponieważ jakby nie było to, co łączy, poza krótką rozmową, jakąś tam może drinkiem gdzieś przy stole czy piwem. I dopiero kiedy nasz przyjaciel późniejszy, Robert Śledziński ze Szczecina, kiedy on przybył do Wilna, też taki niesiony patriotycznymi uczuciami, sympatią do Kresów, i spotkał się z Michałem i powiedział, że wspaniale, jeżeli powstanie organizacja na bazie turystycznej organizacji. Jak to u nich akademicy kluby turystyczne? No a turystyka to co łączy, gdzie można bardziej zaprzyjaźnić się. No i w tym czasie też nasi Wilni przypomnieli, że była podobna organizacja przed wojną, klub Łuczęgów Wileńskich. No i tak uszukując ten jakiś taki element łączący, doszli do przedwojennego i nawiązali kontakt z Kurabiewiczem, i oficjalnie była przekazana tradycja tego klubu tutaj do Wilna. I w roku 90 już działała ta organizacja, symbolicznie się przyjęło, że 13 lutego, że jest dzień założenia tej organizacji. Już pierwsze zebranie było chyba jeszcze w styczniu. Więc 5 osób, którzy rozpoczęli działać i zachęcili innych, no i jest to do dzisiaj. Więc jeżeli chodzi o klub Łuczęgów, no to piękna tradycja, która była przed wojną i ma ciąg dalszy. Jeżeli chodzi o inne organizacje, to jeszcze w 90-tych latach sobie tak zliczyłem gdzieś tam wykaz organizacji, było ponad 100 polskich organizacji, któraś była aktywniejsza, któraś mniej aktywna, ale jak na społeczność, wówczas tam ponad 300 tysięcy, to już było dość dużo. Poza tym Polacy potrafili stworzyć takie masowe organizacje jak Związek Polaków, później też i Polska Partia, porównując z innymi środowiskami polskimi poza Polską, więc Polonią czy Polakami za granicą, no to u nas tutaj jest bardzo prężne środowisko. Jeżeli zaczniemy analizować poszczególne organizacje, no to podzielimy je chyba na poszczególne grupy, jak to sportowe, klub sportowy Polonia, który istnieje do dzisiaj, jak jeszcze raz, bo związek sportowy jest też, no ideowe, oczywiście towarzyskie organizacje, na przykład Związek Polaków na Litwie, to stało się School, no i tam bardzo dużo towarzyskich organizacji, albo teatry wileńskie, no to już pan Marek na pewno więcej może powiedzieć. No też wspaniała idea, która była jeszcze przed odrodzeniem niepodległości Litwy, no ale nabrała jeszcze nowych wątków, więcej swobody i polotu już w późniejszych latach i co jest do dzisiaj. Mówiąc o organizacjach, no oczywiście Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie, no tutaj był też duży wpływ z Polski, pomoc ogromna, że ta organizacja mogła się rozwinąć, no i pamiętacie chyba, że w tym czasie my też współpracowaliśmy bardzo blisko z Związkiem Harcerstwa Polskiego na Litwie, no i może to nie społeczna organizacja, ale chyba
jeden z najważniejszych elementów tutaj u nas w polskości, to są nasze polskie szkoły. To jest, to jeszcze jest, no, nie jest idealnie, co prawda, coraz mniej tych uczniów w polskich szkołach, no ale gdyby nie te polskie szkoły, to w tej organizacji nie wiadomo, jak działałyby, bo szereg organizacji też działa na płaszczyźnie szkół, ten sam ZPL też w szkołach ma dobre kontakty. Panie prezesie, jakie pana zdaniem, jakim był odrodzony klub i w ogóle jaką rolę tego typu instytucje, organizacje odgrywają w społeczeństwie, w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego, w tworzeniu osobowości? To znaczy, moim zdaniem w ogóle jesteśmy bardzo dumni, ja osobiście jestem bardzo dumny, że jestem nie tylko Polakiem, ale że jestem Polakiem litewskim, Polakiem mieszkającym w Litwie. To przecież fenomen, że Polacy ponad już 100 lat mieszkają poza granicami Rzeczypospolitej Polski. I nie prosto mieszkają, ale pamiętają, kultywują i rozwijają język polski, kultywują kulturę polską. I są niezwykle aktywne. Dotychczas mamy bardzo wiele prężnych organizacji. Jedną z nich jest oczywiście Związek Polaków na Litwie. Mówiąc o Związku Polaków na Litwie, oddział miasta Wilna, to właśnie Związek, oddział miasta Wilna zrzesza różne, nie tylko grupy, koła towarzyskie, ale również różne organizacje społeczne, na przykład zespoły artystyczne, folklorystyczne, czy to Wilia, czy to Ojcowizna. Czy również rzesza teatry polskie, to Polskie Studia Teatralne, czy Polski Teatr w Wilnie, zrzesza organizacje sportowo-turystyczne, chociażby ten również klub w Łuczęgu Wileńskich również należy do Związku Polaków na Litwie, zrzesza organizacje sportowe, jak Centrum Sztuk Samoobrony. Są to organizacje, które od wielu, wielu lat nadal są aktualne, którym sprawa polska jest nadal bliska i cieszę się z tego, że kontynuujemy, że potrafimy zachować i w jakim stopniu również rozwijać to, co pozostawili nam nasi ojcowie. Oczywiście, mówiąc o latach 90., tych organizacji było więcej i być może aktywność, no nie znam takich oczywiście badań naukowych, ale mówiąc o takich subiektywnych wrażeniach, to wydaje mi się, że teraz mamy obecnie trochę być może mniejszy spad, odczuwa się, ale odczuwa się nie tylko z powodu niżu demograficznego, oczywiście obecnie organizacje mają wyzwanie i pewne skomplikowane środowisko, w którym działają. Mam tu na myśli takie dominujące w społeczeństwie, nie tylko polskim, ale w ogóle chyba europejskim, takie tendencje filozofii kosmopolitycznej czy hedonistycznej, gdzie sprawy narodowościowe schodzą na drugi, a czasami na trzeci plan, ale proszę zwrócić uwagę, że nadal istniejemy. Istniejemy, prężnie działamy i będziemy nadal działać. Panowie, podsumowując właśnie tą część naszej dyskusji, chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Mianowicie, mówiąc, charakteryzując społeczność polską na Litwie, należy pamiętać o kilku sprawach. Tak jak kolega pan Waldemar Szałkowski to ujął, faktycznie mamy całą sieć szkół, czyli mamy szkoły od 1 do 12 klasy, gdzie mamy przedszkole z językiem polskim nauczania. Mamy też możliwość pobierania nauki na studiach wyższych, więc liczne organizacje społeczne, które funkcjonują, reprezentują osoby bardzo różnorodny zakres zainteresowań, czyli to są teatry, są zespoły kulturystyczne, są to organizacje młodzieżowe, czyli faktycznie biorąc, społeczność polska na Litwie jest bardzo zorganizowana. I tak powiedzmy, największym możliwym sukcesem chyba udziału w życiu obywatelskim to jest też udział w zarządzaniu państwem, więc społeczność polska na Litwie potrafi korzystać z swoich praw obywatelskich, mianowicie ma prawo i korzysta z tego prawa wyboru i prawa być wybieranym. Więc to się przekłada na też struktury
samorządowe, czyli współrządzimy bądź rządzimy w kilku samorządach. Mamy swoich reprezentantów na poziomie Sejmu Republiki Litewskiej. W ostatnich rządach mieliśmy swoich przedstawicieli jako ministrów bądź doradców bądź zastępców ministrów. Mamy swojego przedstawiciela i europosła. I tu z tego wynika pytanie. Faktycznie rzecz biorąc, po takiej bardzo takim długim pasie sukcesów i ciągłego wspinania się w górę z punktu widzenia i wyników wyborczych i załóżmy i budowania frakcji samorządowych i poselskich. Ostatnio mamy taki lekki spadek. Mamy też, stykam się z takim pojęciem, że nasze organizacje społeczne w jakiś sposób starzeją się, że gdzieś trochę idziemy tropem tych organizacji, które są gdzieś załóżmy w Londynie bądź na uchodźstwie. I czy panowie to w ten sam sposób postrzegają, czy panowie mają inne zdanie? Jaka jest kondycja obecna społeczeństwa polskiego na Litwie? W jakiej jesteśmy w formie? Panie prezesie. No oczywiście pan redaktor słusznie powiedział, że społeczeństwo polskie na Litwie jest bardzo zorganizowane. Między innymi w 1994 roku, kiedy wyszła nowa ustawa Republiki Litewskiej mówiąca o tym, że organizacje pozarządowe, społeczne nie mogą brać aktywnego udziału w życiu politycznym, powstał pewien dylemat, ale ten dylemat rozwiązaliśmy bardzo skutecznie, ponieważ została założona wówczas partia, Polska Partia Polityczna, Akcja Wyborcza Polaków na Litwie, która dotychczas prężnie działa i funkcjonuje. No niestety ostatnio być może warto odczuwa się taki jakiś spadek, co mówią ostatnie wybory, nie udało się przekroczyć progu 5% i dzisiaj na ławach poselskich zasiądzie tylko 3 Polaków, którzy będą aktywnie brali udział w współzarządzeniem państwem litewskim. Ale pan prezes, przepraszam, wejdę w słowo, pan prezes ma na uwadze 3 Polaków z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, czy też, bo tak generalnie biorąc, są pewne sukcesy, które są może poza jakby zasięgiem Akcji Wyborczej. Tak, tak, właśnie miałem na myśli, mówiłem o Akcji Wyborczej, ale w sumie to chciałem zaznaczyć to, że powstają nowe nurty w społeczeństwie, nie tylko Akcja Wyborcza, ale i również z ramienia innych partii politycznych startują Polacy. I właśnie w tym roku mamy wspaniałe wyniki, na przykład Ewelina Dobrowolska, obecny minister sprawiedliwości, właśnie startowała z ramienia partii Wolności. W sumie więc mamy 4 Polaków, którzy będą reprezentować i będą brali aktywny udział w zarządzaniu państwem litewskim. Natomiast mówiąc o Akcji Wyborczej Polaków, no oczywiście byłoby niesprawiedliwie pomijać tych wszystkich zasług, które partia, której ludziom, którzy pracują w tej partii, udało się zrobić na rzecz polskości na Litwie. To właśnie mówimy przede wszystkim o szkolnictwie polskim. Została zachowana dosyć szeroka gama szkół polskich na terenie Wileńszczyzny. Ale jeszcze raz powtarzam, to nie znaczy, że musimy spocząć na laurach, że właśnie to chyba mamy taki pierwszy sygnał, kiedy Akcja Wyborcza Polaków na Litwie nie przekroczyła 5% progu wyborczego, właśnie taki sygnał, że nie możemy spocząć na laurach, że musimy nadal bacznie obserwować sytuację społeczno-polityczną, musimy podnosić swoje ambicje i musimy ciągle rozważać, myśleć i dążyć do przodu, abyśmy, no moim takim marzeniem właśnie, żeby te
frakcje, które przedstawiają mniejszość polską na Litwie, byłyby większe, a nie mniejsze. No, mam nadzieję, że dopiero mamy dosyć mały skrawek czasu po wyborach. Być może mam nadzieję, że zasiądziemy do okrągłego stołu i będziemy zastanawiali się, nie tylko członkowie akcji Polaków na Litwie, nie tylko członkowie Związku Polaków na Litwie, ale również uważam, za tym okrągłym stołem muszą usiąść przedstawiciele licznych organizacji społecznych, które przed chwilą zostały wspomniane, i wspólnie się zastanowić nad sytuacją, w jakiej jesteśmy, i zacząć planować, zacząć tworzyć nową strategię, nową wizję, mówiąc tutaj o polskiej mniejszości na Litwie. Panie Waldemarze, pan prezes tak dosyć dokładnie nam opisał sytuację, jeżeli chodzi o posłów, którzy reprezentują mniejszość polską na Litwie. Moje pytanie do pana byłoby właściwie takie. Jak pan uważa, start z innych list, innych partii politycznych, to jest sukces, czy to jest, powiedzmy, w pewnym sensie rozmywanie naszych głosów i tak naprawdę w rezultacie końcowym nie będzie kto miał bronić naszych praw i naszych racji? Co z tego wyniknie, to pokażę na najbliższe 4 lata. Gdyż AWPL teraz nie jest w koalicji rządzącej, a w koalicji rządzącej są liberalowie, tam jest Dobrowolska, czy on coś osiągnie, o to właśnie. Jak na dzień dzisiejszy, to raczej wskazuje, że nic z tego nie będzie. Ponieważ niedawno już była podjęta inicjatywa, którą socjaldemokracja proponowali, ustawa o nazwiskach, o czym dawno się mówi. No i cóż, bardzo wielu posłów, którzy wcześniej popierali polską tą inicjatywę, oni nie zjawili się na głosowaniu. Czy liberalów, czy samych socjaldemokratów, tylko konserwatyści stali na swoje pozycje, że jeżeli nazwiska, to wyłącznie drugie karce, mogą być w różnych językach, a na pierwszej wyłącznie tak, jak wymaga gramatyka litewska. Więc to pierwsze podejście pokazało, że raczej ja wątpię, że coś się uda w ten sposób uzyskać. Będzie raczej rozbywanie naszych głosów. A żeby zwyciężyć w wyborach, to konsolidacja potrzebna. Naprawdę pan Marek Kubek dobrze zauważył, że to należy jakaś może być szersza dyskusja, analiza błędów popełnionych, no i zrozumienie dla wielu, że należy jakoś się łączyć. Powiem szczerze, że tak niezbyt optymistycznie patrzę na naszą polskość na Wileńszczyźnie. Tak, mamy dużo osiągnęliśmy, ale jak czasem obserwuję dalsze życie moich uczniów, bo jako nauczyciel już powiedzmy tak, z mojej ręki, pod mojej tablicy wyszło bardzo wiele uczniów, wspaniali ludzie bardzo często, no, ale co widzę niektórych, to nie zawsze przypominają swoje szkoły polskie, w swoich korzeniach. I jeżeli zawierają mieszane małżeństwa, to nie tylko, że ich dzieci idą do litewskiej szkoły, no, mieszane małżeństwa, ale jeszcze oni do dzieci nieraz po litewsku mówią. No to znaczy, że 2 pokolenia i będzie w ogóle cienko. Będziemy jak Polacy na Kowieńszczyźnie. Jest takie właśnie zagrożenie. Oczywiście tam było wiele gorzej, tam było wiele mniej polskich szkół, Polacy byli też nieraz prześladowani, o czym też fakty mówią. Mamy dużo lepszą sytuację, ale jeden z ważniejszych atutów, żeby nam tu zachować polskość, to potrzebna stworzyć wizję polskości jako bardzo atrakcyjnej. A tutaj my straciliśmy bardzo, gdyż w 90-tych latach Polska była atrakcyjna. Polska była oknem do Europy, tam był wyższy poziom życia, tam bardzo wielu chciało jechać na naukę. Ale jednak 90-te lata, tutaj nie było polskiej telewizji, nasze media w prasie tak działały, ale jednak nie było tych mas-mediów, żeby przemówić do masy. I litewskość, nawet dla wielu litewskość nie jest tak atrakcyjna. Czy ludzie patrzą gdzieś na zachód dalej jeszcze poza Polskę, albo nawet na wschód? Bo jeżeli chodzi o masową kulturę, no to rosyjskie programy telewizyjne są na poziomie całkiem atrakcyjnym. I my straciliśmy bardzo dużo. Gdy polska telewizja, tak jak dzisiaj na przykład, działała od roku 92-93, to by, no, byłoby taką atrakcyjną, to zyskalibyśmy bardzo, bardzo dużo. Więc powiedzmy teraz, ta telewizja musi nadrobić.
nie mogłem zrobić, żeby znów pokazać Polskę jako atrakcyjną. Ostatnie lata, co prawda, i w oczach Litwinów, Polska jest no, takim krajem honorowym, krajem o swojej postawie politycznej. No to wskazała sytuacja w Unii, prawda? Polacy z Węgrami tam nieraz Litwini popierają też, ukazują swoje pozycje i bronią tej pozycji. I to jest imponujące nawet. Chociaż nie zawsze się nie zgadzają z tym. No i ten kryzys, co było od 2008-2009 roku, Polska wiele łagodniej przeszła niż Litwa, to też pokazało, że ekonomicznie Polska jest atrakcyjną, bo do 2008 roku, no to przypomnijmy, jak pisało się w mediach litewskich, jakie były reakcje, no to było tak niewesoło. No to uważam, że tutaj, jeżeli chcemy stworzyć taką atrakcyjną polskość na Litwie i w Polsce dla mieszkańców całego regionu tego, no to i dyskusja potrzebna, i omówienie, i żeby to było w kulturze, w oświacie i w ekonomice. To jest bardzo odczuwalne dla każdego człowieka na co dzień. Panowie, faktycznie... Tak. Panie redaktorze, uzupełnić. To właśnie ciekawe wydarzenie ostatnie, o którym pan Waldemar przypomniał. To właśnie w socjaldemokracji na początku swojej tutaj kadencji wnieśli do programu w Sejmie Republiki Litewskiej znowuż do rozważania ustawę o nazwiskach i imionach nielitewskich. O tym pan Waldemar chyba przypominał, tak? Tak, no ale właśnie to, co chciałbym, na co chciałbym zwrócić uwagę, właśnie dzięki pani Ewelinie Dobrowolskiej, która uczestniczyła i była właśnie obecna na tych właśnie obradach, zauważyła, że dana ustawa była zupełnie nieprzyszykowana, ani merytorycznie, ani w ogóle nie miała żadnych podstaw. Czyli ta wzmianka, ta intencja ze strony socjaldemokratów była jak gdyby na samym wstępie już nie miała racji bytu. Czyli czy nie spotykamy się znowu z pewnym takim elementem, który jak gdyby istnieje nie po to, aby rozwiązać jakiś problem, ale odwrotnie, aby ten problem stworzyć, albo przynajmniej jeszcze raz jaskrawo nakreślić tutaj w przestrzeni społecznej Republiki Litewskiej. Tak więc, no oczywiście liberalno-konserwatywne ugrupowanie nieraz wykazywało swoją negatywną postawę wobec mniejszości polskiej i innych mniejszości narodowych na Litwie, ale no, chciałbym zwrócić uwagę, że obecnie w rządzie jest bardzo dużo nowych ludzi, nowych, młodych ludzi, którzy już większość swojego życia spędzili, przeżyli w wolnym kraju. W kraju związanym ze strukturami europejskimi. Tak więc ja osobiście jestem optymistą. Nie wiem, oczywiście zgadzam się z panem Waldemarem, pożyjemy i wówczas zobaczymy i będziemy mogli jakieś wnioski, o jakichś wnioskach mówić. Ale ja byłbym bardziej optymistyczny. I druga sprawa, uważam, że czym więcej Polaków, czym właśnie nie tylko Polaków z nazwiska i imienia odnajdzie się na ławach poselskich rządu Republiki Litewskiej, ale właśnie takich ludzi, którzy być może będą mieli i litewskie imiona, nazwiska, ale którzy będą bardzo życzliwie nastawieni do sprawy Polski na Litwie. Czym więcej takich ludzi będzie, tym szybciej zostaną rozwiązywane problemy, które nurtują nas od samego początku Litwy niepodległej. Panowie poruszyli w trakcie wypowiedzi swoich dwa interesujące wątki. Mianowicie kwestia mediów na Litwie i kwestia szkolnictwa polskiego na Litwie. Więc jeżeli chodzi o media, to chciałbym tak króciutko, może króciutki komentarz tylko dodać. Mianowicie faktycznie powiedzmy, jeżeli mówimy o mediach polskich, to mamy tutaj dosyć szeroką podaż teraz. I faktycznie zgodzę się z panem prezesem Kubiakiem, że telewizja w swoim czasie i z panem Waldemarem Szczukowskim w latach 90.
gdyby tak wystartowała ze swoimi programami, to na pewno mielibyśmy duży, spory sukces. Takim dobrym przykładem jest Kowno, które było w zasięgu anten polskich i faktycznie Kowińczycy, powiedzmy naszego pokolenia, bądź ciut starszego pokolenia, bez większego trudu porozumiewają się w języku polskim. Nie z racji tam, powiedzmy, wielkich sentymentów do Polski, bądź do swoich tutaj współobywateli, tylko z racji tego, że telewizja swoje zrobiła. A pamiętajmy, że media gdzieś tam tworzą, powiedzmy, trendy i zamiłowania. Tymczasem drugie pytanie mnie, szczerze mówiąc, w danej sytuacji mocniej i bardziej jest, powiedzmy, wzbudza emocje. Mianowicie wśród nas pan Waldemar Szulkowski jest obecnie jedynym praktykującym nauczycielem. Ja tak chciałbym, panie Waldemarze, zadać takie proste, zwykłe pytanie. Jaka jest kondycja szkoły polskiej na Litwie? Czy jesteśmy konkurencyjni? Ogólnie tak. Jeżeli zobaczymy, że nauczyciele polscy są wyróżniani nie tylko przez naszą macie szkolną, ale również przez litewskie media, na przykład w ratingach trafiają do tych 500 najlepszych. Jeżeli uznajmy, że polskie szkoły też należą do setki najlepszych szkół na Litwie, to one są w kondycji niezłej, nie powiem, że idealnej. Teraz największy jaki problem? Największy problem jest z językiem litewskim, bo to jest problematyczne. I to bardzo pocięło polską szkołę pod względem stopnia, ale jeszcze powiem własnego doświadczenia, że młodzież zniechęciło do języka litewskiego. Zatem idzie zniechęciło do państwa litewskiego. Nie mówię o wszystkich. Ja mówię bardziej o swoich uczniach, którzy w Nowowilejce mam, takie wielonarodowe Nowowilejce. I był czas, pamiętam, jak to widziałem, znaczy rozmawiali z młodzieżą i mówili, o tak, Litwa, nam imponuje, nam to się podoba, tu chcemy mieszkać. I kiedy grałem, na przykład koszykówka polska, Litwa, kibicowali za Litwę. No ale im nieraz mówiłem, słuchajcie, ale pamiętajcie, wy jeszcze jesteście Polakami, Litwa szanujemy to nasze państwo, ale naród nasz to polski. A teraz jest sytuacja inna zgoła, bo właśnie o Litwie odzywają się niezbyt dobrze, oni nie czują się tutaj jak w swoim domu, nieraz ten język panuje się trudniej. Nie, polepszyła się sytuacja, kiedy nam zmusili nauczanie litewskiego, ale nawet się pogorszyła, bo na studia gorzej się dostać, zdążyć egzamin jest o wiele trudniej, a to jednak nie jest język ojczysty. I dzisiaj to odwrotnie mówię, ja mówię, słuchajcie, wy szanujecie polski naród pięknie, czasami nawet zbyt sympatia dużo do Rosji jest, to może tam uważajcie, bo to jednak historycznie różnie było z tą Rosją. No, ale wy jednak pamiętajcie, najważniejsze podkreślam, że wy jednak obywateli tego państwa Litwy i szanujemy też Litwę. To znaczy mówiąc, ta ustawa 2011 roku, ona zaszkodziła. I jeżeli na przykład ustawy teraz należy nauczyć historię Litwy po litewsku, jestem historykiem, no to ja po prostu łamię to prawo. Chociaż mamy takie podjęte decyzje z Rady Szkoły, że jakby tak od... Mam pewne usprawiedliwienie, szkoła mnie w tym popiera, bo piątaków uczyć po litewsku, w języku, który większość zna bardzo słabo, kiedy w domu nie mówią po litewsku, to po prostu zniechęcić ich do historii Litwy, tego języka jeszcze bardziej, no i w końcu do państwa. A moim celem jest, żeby oni jednak ten kraj szanowali, lubili, bo Litwa nasza ojczyzna, no i a Polska to jest nasza macierz i też naród polski. To więc powiem pod tym względem, że jestem pewien problem. No i oczywiście, jeżeli mówimy o kondycji polskiej szkoły, to zobaczmy, jakiej kondycji jest w ogóle szkolnictwo na Litwie. Tam też są pewne problemy. Z naukami ścisłymi jest problem, z matematyką wiele gorzej jest też. Nie tylko w polskiej szkole, ale w litewskich też nieraz są słabsze wyniki. No i to problem całego ministerstwa. No i w ministerstwie też jest taka... sytuacja dwuznaczna w rejonie wileńskim i solecznickim. Przecież tam stosowane tam podwójne są standardy. I jeżeli szkołami ogólnie zajmuje się samorząd w całej Litwie, no to właśnie w solecznickim rejonie i wileńskim, tam gdzie akurat dużo Polaków mieszka, są te szkoły, które bezpośrednio kieruje Ministerstwo Oświaty. O czym też niedawno mówiła to też nasza wiceminister oświaty. No to inaczej mówiąc, pracy jest dużo. Ja uważam, że szkoła polska nieźle prezentuje się, ale można by jeszcze lepiej. Zatknąłem się z taką opinią, mianowicie, że to nie jest też do końca jakby kwestia złej woli urzędników, tylko kwestia
złej metodyki nauczania. Panie prezesie, co pan sądzi o nauczaniu języka litewskiego w szkołach polskich? Czy to jest kwestia faktycznie złej woli złych urzędników, którzy po prostu źle szykują programy? Czy to jest kwestia metodyki nauczania, czyli powiedzmy nauczania, bo z tego co rozumiem, dziś język litewski w szkole jest nauczany w sposób taki, jakby to był język ojczysty. Jak pan to widzi? To znaczy wszystko razem chyba, panie redaktorze, należy wziąć pod uwagę. Oczywiście to jest jeden z podstawowych problemów związanych ze szkolnictwem. Właśnie kiedy uczniowie z rodzin mniejszości narodowych muszą od pierwszej klasy uczyć się języka litewskiego według programu uczni z rodzin litewskich. Większość z tych dzieciaków przychodzi do szkoły nie znając języka litewskiego. I czasami wzbudza zdziwienie, że urzędnicy naprawdę nie chcą wziąć tego pod uwagę. Nie chcą wziąć pod uwagę, że dla nas język litewski jest językiem oczywiście państwowym, ale uczonym. Natomiast naszym językiem ojczystym jest język polski. Jest to bardzo poważny problem, ponieważ wpływa na jakość nauczania nie tylko zresztą języka litewskiego, ale i moim zdaniem wpływa na nauczanie innych przedmiotów, co zresztą wskazało w ubiegłym roku, przecież mieliśmy bardzo złe wyniki z nauk ścisłych, nie tylko z języka litewskiego. Dlatego ale tu przerwę, wejdę w słowo, panie prezesie. Ja rozumiem, pan prezes ma na uwadze ogólną sytuację w całej Litwie, nie tylko w szkołach polskich, jeżeli mówimy no oczywiście, o z matematyki. Tak, oczywiście, pan redaktor ma rację. Z tym problemem zetknęli się również i uczniowie ze szkół litewskich, ale moim zdaniem, kiedy dzieciak, uczeń szkoły polskiej musi poświęcać bardzo dużo czasu i uwagi, aby nadrobić swoje zaległości z języka litewskiego. Mam na myśli, porównując swoich rówieśników ze szkół litewskich, a musi temu dzielić bardzo dużo czasu. Tak więc idzie to nie na korzyść nauczania innych przedmiotów. I właśnie chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że język litewski wszyscy Polacy na Litwie znają, ale właśnie jaka jest sytuacja z językiem polskim, z językiem ojczystym? Oto jest otwarte pytanie. Wydaje mi się, że no, Ministerstwo Edukacji Narodowej Litwy no, musi jakoś ukazać swoją dobrą wolę i wreszcie jakoś zacząć rozwiązywać ten problem. Bo jeszcze raz powtarzam, język litewski jest dla Polaków językiem uczonym, natomiast językiem ojczystym dla Polaków mieszkających na Litwie jest język polski. Ten sam język, który jest w obiegu społecznym w Polsce. Mówiąc, chciałem powiedzieć jeszcze o jakości nauczania. Uważam, że szkoła polska ma niezwykle dobrą okazję do wyróżnienia się w obecnej sytuacji, właśnie w obecnej sytuacji zmian geopolitycznych, kiedy właśnie Polska i inne kraje tworzą region państwa tak zwanego Trójmorze lub Międzymorze, kiedy właśnie język polski może być bardzo nie prosto językiem pięknym, ale bardzo aktualnym, bardzo pragmatycznym. Tak więc absolwenci szkół polskich, którzy będą znali nie tylko język litewski, tylko język rosyjski, angielski, litewski, ale będą znali język polski, mają naprawdę ogromne szanse. Nie tylko na terenie tutaj Litwy czy Polski, ale w ogóle na przestrzeni, tak podejrzewam, w przyszłości całego tego obszaru tworzącej się nowe realności geopolityczne tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej. Oczywiście, tak jak i każda szkoła, nie ma na ziemi ideałów, tak jak i każda szkoła, i litewska, i rosyjska, tak samo i szkoła polska ma bardzo wiele problemów, które należy rozwiązywać. Najważniejsze, moim zdaniem, najważniejsze, trzeba podejść do szkoły polskiej tak jak do firmy. Firmy handlowo
handlowej, może w ten sposób, która może właściwie zaproponować swoim klientom coś więcej, tak, niż mogą zaproponować inne firmy, mam tu na myśli szkoły litewskie czy rosyjskie, czy jakieś inne, prawda? Czyli mogą zaproponować coś więcej. I szkoła polska może w tej chwili zaproponować coś więcej, właśnie zaproponować język polski. Język polski, który jest nie tylko językiem naszym ojczystym, jest pięknym językiem, bogatym językiem, ale jest bardzo pragmatycznym i będzie w przyszłości bardzo pragmatycznym, bo potrafi naprawdę tworzyć tworzyć nową rzeczywistość i w sensie nie tylko społecznym, politycznym, ale również i ekonomicznym. Tak, podsumowując temat szkolnictwa polskiego na Litwie, ostatnio powstała komisja właśnie do spraw szkół mniejszości narodowych przy Ministerstwie Edukacji Litwy i faktycznie rzecz biorąc, właśnie słyszałem wypowiedź jednego z członków tej komisji, który tak to powiedzmy bardzo zbieżnie z Państwa opinią to określił. Mianowicie, że przede wszystkim ministerstwo musi się przede wszystkim decydować, czy my chcemy, żeby uczniowie szkół mniejszości narodowych przeczytali wszystkich możliwych litewskich autorów i mieli opinię o literaturze litewskiej, czy się nauczyli dobrze rozmawiać i pisać w języku litewskim, więc to są dwa różne zagadnienia, które wymagają absolutnie różnego podejścia, jeżeli chodzi o metodykę nauczania. Panowie, zmieniamy temat i teraz moim takim chciałbym przejść do spraw związanych z dniem dzisiejszym, z funkcjonowaniem panów w organizacjach, którymi panowie zarządzają. Pozwolę sobie poprosić może o taki krótki komentarz pana Marka Kubiaka, prezesa właśnie oddziału Miejskiego Związku Polaków na Litwie. Pan prezes jest od kilku lat już prezesem oddziału miejskiego i chciałbym zapytać, z jakimi się trudnościami pan przede wszystkim zetknął, jakie sobie pan stawia cele i zadania właśnie przed oddziałem Miejskim Związku Polaków na Litwie? No oczywiście dla mnie to jest nowe doświadczenie. Jestem już trzeci rok prezesem Związku Polaków na Litwie oddziału miasta Wilna. Jest to bardzo liczna organizacja, jak mówiłem, zrzeszająca prawie 2000 członków, którzy są zrzeszeni w 73 kołach. Są to, jak to mówiłem, różnorodne organizacje artystyczne, teatralne, to są przedstawiciele szkół polskich miasta Wilna, to są różnorodne organizacje społeczne, sportowe, turystyczne. I dla mnie to było i jest takim nowym doświadczeniem, nowym wyzwaniem, bo jest to dosyć bardzo duża organizacja i moim zdaniem podstawowy problem, z którym się zetknąłem, to właśnie aktywność. Uważam, że Związek Polaków na Litwie, oddział miasta Wilna ma niezwykły potencjał, bo proszę zwrócić uwagę, że prawie połowa populacji mieszkających Polaków na Litwie mieszka w Wilnie. Każdy piąty wilnianin to właściwie jest Polak, przyznaje się do tego oczywiście czy nie, ale statystycznie jest Polakiem i myślę, że Związek Polaków na Litwie może być bardziej aktywny, może być bardziej jaskrawy, a zadaniem, naszym podstawowym właśnie zadaniem jest nie tylko zachowanie dziedzictwa polskiego tutaj na Litwie, nie tylko zachowanie języka i kultury polskiej na Litwie, ale również tworzenie pozytywnego wizerunku Polaka, pozytywnego wizerunku Polski i w ogóle języka polskiego i kultury polskiej tutaj, nie tylko w obrębie naszej grupy etnicznej, ale mówiąc w ogóle w zakresie całej Republiki Litewskiej. Tak więc, maleńkie kroki zostały już poczynione, mamy 11 nowych kół, mamy prawie 150 nowych członków. No nie są to lata 90., kiedy tą polskość można było tak jak ten tort przysłowiowy kroić. Na takie części oczywiście nie jest to, trochę jest mniejszy zakres, ale cieszę się tym, że jest nas więcej, a nie mniej. I podstawowy problem polega przede wszystkim na tym, że musimy jakoś przemówić do młodzieży, bo starsze pokolenie powoli się wykrusza,
А молоде покоління з таких чи інших поводів, ну, візі, там проблематика народовостьова трохи в іншому світлі, в іншому аспекті. Як ми віримо, що такі теорії космополітичні домінують не тільки в Європі Західній, але również на Литві. І ну, молоді ще часами обоєнтна. Але, напевно, попшес реалізування різнородних проєктів, артистичних, едукаційних, спортово-туристичних, можемо збудзати там думи народову в поляках, мешканцях на Литві. Можемо, речовісті, творити візію позитивної Польщі і позитивного поляку на Литві. Panie Wildemarze, pan swą drogą przed kilkoma laty powołał do życia wileński historyczny garnizon, klub rekonstrukcji historycznej garnizon Nowa Wilejka. Skąd ta pomysł i jakie sobie stawiacie cele? Znaczy, chodzi o to, że organizacje, kluby rekonstrukcji, grupy rekonstrukcji historycznej to już... Taka ідея діяла давно в Європі Західній. В Польщі у нас то є така перша польська організація, бо на Литві сам очевидно, де литвіні всі уділяють. Заложились ми в організацію перед 6 лет, які закладались, ми була певна обава. А як біжить то влада литовська, навіть не тільки сполученство, а влада. Бо єднак ми реконструюємо дії полку Щельсу Віленських, 13-го полку Лану Віленських, 19-го полку Альтерелі Лекі, з дивізії Літовсько-Білоруської, він всі ці формації заглядалися в армію Желіговського, він як то літній відбір, не тільки у польський мундур, а вже як познає історію. Ну і були певні обави, ну але акурат в тих літах, то так і було очіплення в стосунках Польщі і Литви, зважаючи за жонду Скверняліса, і то, напевно, нам помогло. І треба признати, що в Ірані стаємо огульні, цілком позитивні. Очевидно, було споткання якимись там теж конструкторами чи заінтересованими особами сторони Литовської. Найчастіше з нами співпраця ще не укладу у них якось так. Єдно друге споткання, ну, може, ми і пасуємо. Ну, але бували у нас презентації історії Війська Польського в школах литовських, ну, то молоді ж паче інакше. Жалі старші, так, ну, вчителі так з прунженням ока трохи. Ну, а молоді ж вкладати польські фуражерки за желкими, якось не поміж крім поізбитню. Тобто, закладалися, були певні обави. Ну, а виході о цель діяльності, ну, то, власне, то теж спосіб, щоб заховати нашу історію тієї землі Віленської, яку реконструємо те клуби. Стараємося дбати о гроби польських жовнірів, от смонтажик, як, наприклад, теж власне, з тих полків жовнірів смонтажик в Нововілейці гарнізон новий є. Так само робимо презентації, якісь покази, уділяємося в дуже великих імпрезах, ще признаюсь, до Польщі виїздимо. Ну, а скоро полку ланів реконструємо, то również є цвічення їзди конної. Ну і що цінимо в своїй організації, то, що працюємо з молодіжю. Було шерг презентацій в різних школах польських, робились ми, власне, за жондом міським ЗПЛ-у, з паном Марком організувались ми обози уланські для молодіжі, щоб там молодіж бачив коні, бачив природу, потішив фізичні, але теж маємо на чапці польського жилка. В цей спосіб призвичаємо до них, до польського мундура і цього підкресляємо. Спитайте свого дядька. А може пам'ятаю ще о чимось таке, може вдома якась пам'ятка і з'їньте, і будьте з того думні. Бо то є наша історія, яка часом може була болісна, хтось може її зле відбирати, але то є наша, і варто о тим пам'ятати. Так, може, в скруті в організації, бо то теж тема Джека. Пані Вильдемарже, пан... Я прошу мене, власне, również цілком подякувати пану Вальдемарові за ту активність і за ту діяльність, і мушу признати, що це дуже важливо. Inicjatywa, ponieważ warto przypomnieć, że w czasach Związku Radzieckiego ciągle mieliśmy dostępną taką informację, że polskie wojsko jest jakieś nieudolne. Na rowerze. Tak, no właściwie nieznaczące, a między innymi w tym roku obchodziliśmy setną rocznicę Bitwy Warszawskiej, gdzie zostały powstrzymane hordy Wojska Sowieckiego i została zachowana niepodległa
nie tylko niepodległa Polska, Litwa, ale w ogóle została zachowana cała cywilizacja Europy Zachodniej. Obchodziliśmy również bitwę, na setną rocznicę bitwy nadniemieńskiej, gdzie została ostatecznie rozbita Armia Czerwona. Tak więc jest to bardzo ważne, właśnie ważne w tym aspekcie, ażeby odbudowywać własną dumę narodową. Naprawdę możemy się szczycić z dorobku militarnego, z dorobku Wojska Polskiego, z dorobku Rzeczypospolitej, nie tylko, w ogóle z dziejów Armii Rzeczypospolitej obojga narodów. I jak nasi przodkowie, jak nasi rodzice, nasi dziady, pradziady, naprawdę jesteśmy warci. Jesteśmy warci i prawda, to te poczynania, nasza wspólna historia jest, może być bardzo poważnym powodem do dumy, nie tylko dumy z tego, że jesteśmy Polakami, ale z tego również, że jesteśmy potomkami obywateli Rzeczypospolitej obojga narodów. Cóż, panowie, żeby tak jeszcze może osłodzić naszą opowieść o społeczności polskiej na Litwie, to tak sobie pozwolę taką ciekawostkę może jeszcze dodać. Mianowicie dzisiaj w Radiu z Nadwili akurat radio gościło obecną panią premier. Tak, z taką akurat trafiłem na koniec wywiadu. Z przyjemnością słuchałem, że pani premier całkiem dobrze mówi po polsku, więc może nie będzie tak źle i może będziemy mieli jeszcze całkiem dobre stosunki te polsko-litewskie tutaj na miejscu. Panowie, kończąc nasze spotkanie, chciałbym zadać jeszcze jedno pytanko, mianowicie jak panowie widzą perspektywy koalicji społecznej z Polską na Litwie, dokąd podążamy, dokąd idziemy, jakie mamy takie najważniejsze cele w najbliższym czasie do załatwienia i sprawy. Panie prezesie. No, naszym planem, naszą wizją jako Związku Polaków na Litwie, oddział miasta Wilna jest taka wizja, że musimy jako Związek Polaków na Litwie, właśnie wyraz, związek, związać, łączyć wszystkich Polaków bez względu na poglądy polityczne. Musimy się łączyć i musimy tworzyć prawdziwą, jednolitą siłę. Siłę nie tylko społeczną, ale również i polityczną. I wówczas sprawy polskie ruszą do przodu. Panie Wildemarze, jak pan widzi naszą przyszłość? Jak już mówiłem, zbyt jaskrawo nie widzę tej przyszłości, ponieważ jakieś są takie pewne tarcia, pewne pęknięcia, jak mówię, żeby ta polskość naprawdę rozwijała się, nie tylko utrzymywać, a żeby nawet rozwijać, potrzeba, żeby polska kultura byłaby atrakcyjną, żeby Polska jako kraj ekonomicznie też byłaby atrakcyjną. I najważniejsze, potrzebna nam konsolidacja. To samo sobie pan Marek mówił. Konsolidacja, zgoda, zrozumienie też innej strony. No i w jedności siła. Panowie, dziękuję serdecznie za bardzo interesujące spotkanie. Korzystając z okazji, chciałbym życzyć radosnych, pogodnych, zdrowych świąt Bożego Narodzenia i liczę na następne spotkanie. No, z okazji pozwoli pan redaktor, że również wszystkim naszym słuchaczom i widzom pozwoli pan, że skorzystam z okazji i złożę najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia. Życzę, byśmy wszyscy w swoich domach odnaleźli Dzieciątko Boże Jezusa Chrystusa, które jest źródłem życia, miłości i nadziei i jak najwięcej optymizmu, proszę Państwa, w nowym, nadchodzącym roku 2021. Panie redaktorze, również dziękuję za życzenia i wszystkim widzom też życzę opieki Bożej i lepszego następnego roku, aby było lepiej. Cóż, jeszcze raz dziękuję serdecznie i kończąc nasze spotkanie, właśnie chciałbym przeczytać kilka takich maili na czacie, czyli dziękuję bardzo za Państwa bogatą działalność. Także z przyjemnością spotyka się polską młodzież z Litwy. Bardzo wysoki poziom, wielka wiedza historyczna i znajomość języka polskiego. Warto w ich inwestować. Życzymy wiele sił i zgody w Państwa działaniu. Życzymy nawzajem dalszych owocnych wspólnych projektów, wspaniałych świąt, wiele zdrowia, wszelkiej pomyślności. Jeszcze raz dziękuję za spotkanie i do następnych spotkań. Do widzenia.
Dziękujemy. Thank you.